Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Dzień dobry, w czwartkowe popołudnie z kompleksu skoczni Salpa Ucelka w Lahti. Przed nami zawody indywidualne mężczyzn o tytuł Mistrza Świata na obiekcie dużym, którego rozmiar tutaj wynosi 130 metrów. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 17.30 czasu polskiego. Godzinę wcześniej powinna rozpocząć się seria próbna. Na starcie oczywiście 50 zawodników, w tym 4 Polaków. Welcome to Lahti. Welcome to Salpa Ucelka. Po konkursie na skoczni normalnej oczekiwania są znacznie ostrożniejsze i spokojniejsze. Tamte zawody pokazały, że w walce o podium będzie liczyło się naprawdę wielu zawodników. Bukmacherzy i eksperci twierdzą zgodnie, iż o złoto powalczą dzisiaj Stefan Kraft, Kamil Stuch, Andreas Wellinger, czy też Peter Preutz, który bardzo równo skacze od początku wszystkich serii treningowych na skoczni. My liczymy na to, że o niespodziankę pokuszą się Maciej Kot, Piotr Żyła czy też Dawid Kubacki, że z pewnością nie będzie to łatwe zadanie. Dokładnie 4 lata temu ta sama czwórka, którą zobaczymy dzisiaj w barwach Polski, zdobyła brązowy medal. Pierwszy w historii naszej drużyny na Mistrzostwach Świata. Miało to miejsce, jak pamiętamy, w Predazzo we Włoszech, gdzie już po zawodach Thomas Morgenstern dopatrzył się błędu w wynikach, co poskutkowało brązowym krążkiem dla naszej ekipy. Dzisiaj pogoda bardzo podobna do tej, którą obserwujemy od 2 dni. Temperatura jest dodatnia, chociaż nieznacznie. Termometry pokazują około 1 do 2 stopni Celsjusza. Niestety ponownie wieje dość odczuwalnie, co widać po flagach zamieszczonych na szczycie do rozbiegu. Na szczęście kierunek jest tego wiatru na tyle dobry, iż siatki, które są od lat obecne na Salpa Ucelce, powinny zapobiec niebezpiecznym podmuchom na buli. Wedle meteorologów nie powinno dzisiaj padać, natomiast wczoraj również prognozy nie zapowiadały tego, że będzie sypało i padało aż tak mocno. Skoczkowie podczas kwalifikacji, zwłaszcza w końcowej fazie, mieli spore problemy z tym, ażeby osiągnąć optymalne prędkości na najeździe. Piotr Żyła mówił o wybojach w torach najazdowych. Kamil Stoch narzekał na to, że skoczkowie są przytrzymywani w torach, w których gromadzi się woda i śnieg. Dzisiaj w Lahti odbył się już bieg sztafetowy kobiet, gdzie 8 miejsce zajęła reprezentacja Polski. Triumfowały Norweżki przed Szwedkami i Finkami. Na trybunach powoli gromadzą się pierwsi sympatycy skoków narciarskich i innych sportów zimowych. Trener reprezentacji Stefan Horngacher zapewnia, że naszych zawodników stać na walkę o medale, natomiast już sam jeden krążek będzie dużym osiągnięciem. Liczymy na to, że faktycznie tak się stanie i zobaczymy dzisiaj któregoś z biało-czerwonych na podium, a w końcowym rozrachunku w piątek na ceremonii medalowej w centrum Lahti. Na obiekcie są też pierwsze polscy kibice. Do Lahti przybył oficjalny fanklub Kamila Stocha. Bez cienia wątpliwości czekają nas dzisiaj ogromne sportowe emocje. Oby ze szczęśliwym finałem dla reprezentantów Polski. Początek zawodów przypominamy o 17.30 czasu polskiego. Transmisja w Jedynce oraz Eurosport 1.